Hello, z tej strony Delalach55, a to jest Glee 2 i moje pierwsze uruchomienie tej gry, pierwsze uruchomienie i niby także pierwsze wrażenia z tej gry. No cóż, tak nie do końca, bo jeszcze grałem w demówkę i w demówkę przeszedłem tyle razy, że to nawet sobie nie wyobrażacie. Więc takie nie do końca pierwsze uruchomienie, pierwsze wrażenia, ale pierwsze uruchomienie pełnej wersji gry, które kupiłem za, czekajcie, ile? 25 zł. Zapomniałem przeglądarkę wyłączyć, sorry. Zapomniałem. Poczekajcie chwilę. Dobra. No to co? W tryb sieciowy, kiedy indziej wyjdziemy, dzisiaj zajmiemy się World Series Racing, czyli singleplayerową częścią gry. Właśnie to lubię w grach wyścigowych, w takich grach, że tutaj nie ma spójnej integralności z singlem a multi. Choć co prawda może mieć jakieś połączenia, na przykład jak coś zrobimy na singlu, to odblokujemy to na multi i na odwrót. Ale nie, że jest to jednym i tym samym, że sing i multi się praktycznie różni paroma rzeczami. A to właśnie lubię w właśnie tym gridzie, że to jest wszystko oddzielne, nie ma spójności. No to co, wbijamy i zobaczymy. Czuję, że będzie ostro. Jak grałem w demówkę, to naprawdę się tak jarałem tą grą. Mówię wam, będzie grubo, będzie grubo. Aha, dobra, sorry. Nie ma niestety dźwięku i tak dalej. W sensie muzyki. Ona jest prawdopodobnie zastrzeżona. I skopiowałem swoje ustawienia z demówki, które jak widać pasują do postawki. Kurde. Powiem wam, że bez muzyki jest trochę nudno. Dobra, widzę, że od razu nas przenosi do świata gry. Sorry za tę muzykę. Może włączę potem ją. Pięknie. Mam małe lagi. Spadki FPS, ale że już jest pięknie. I start! Dobra, to co, ciśniemy. Jak widzicie, gra jest pełnej polskiej wersji. Czyli mamy także polski dubbing. I uwaga, po tym co słyszałem, mi się podoba, masz szansę wygrać. I po tym co wiem, to jeśli piszemy jakieś imię, takie znane, jesteś na trzecim miejscu, to ten komentator będzie do nas zwracał się po imieniu. Czyż to niesamowite? To jest nawet nie. Chętnie przeklnął, ale nie zrobię tego. Postaraj się dogonić rywala. Powiem wam, że wrażenia są niezwykłe. Wow. Dobra. Mam małego relaksa znowu. Nie wiem czemu. Pilnuj prędkości na zakrętach. To nie było idealne. Muszę zmienić lekko ustawienia. Nie to, sorry. Opcje. Szybko zmienię, żeby hamulec ręczny był pod X-em, a retrospekcja poproszę tutaj. Coś jeszcze? Nie. Kontynuuj. Mamy dwa okrążenia, tak? Muszę dogonić tego Merca przede mną. Jeśli nie... Publiczność stoi za tobą murem. Tak trzymać. To klikamy, to cofamy do momentu, kiedy ja chcę. A chcę jak najdalej, żeby jak najwięcej móc odrobić. Ale nie wiem, czy uda mi się odrobić, więc użyję jeszcze raz. Nie wiem, czy dogonię tego gościa. Nie ma szans. Spanner, osiągnięcie. Dobra, wiecie co?
Startuj ponownie. Niezbyt dobry start. Muszę być pierwszy. Nie ma innej opcji. Stary, na taką okazję czekaliśmy od dawna. Pokaż, co potrafisz, a być może uda nam się zwrócić uwagę grubych ryb. Powodzenia. Grube ryby, tak? Dawno nie jadłem do dobrej, grubej ryby. Dobra. Powiem wam tak, po wystartowaniu i po tej krótkiej jeździe ktoś wpadł przed tobą w poślizg. Powiem wam tak. Wow. To jest niesamowite. Ta gra naprawdę z samą dymówką zrobiła na mnie wielkie, pozytywne wrażenie. To ostatnie okrążenie. Póki co jesteś drugi. Wierzę w ciebie. To dobrze. Ty, ja nie wiem, czy nie mam sobie jednego najwyższego poziomu trudności. O, fuck, zapomniałem, że w tym ustawie miałem najwyższy ustawiony. Dobra, muszę jakoś go ominąć tak, żeby mnie walnął. O, o, sorry, ludzie. Ale moja pomyłka to nie jest Merc, tylko BMW. Taki jeden stary Merc jest podobny do tej BMW. Dlatego się pomyliłem. Też ma taki duży... Taki duży spoiler ma też z tyłu. Poszło ci rewelacyjnie. Publiczność szaleje. Ja nie byłem w stanie policzyć wszystkich telefonów, którymi cię nagrywano. Teraz na pewno ktoś nas doceni. Zobaczysz. No, mam nadzieję. Bo to na pewno nie będzie ostatni wyścig, który wam zaprezentuję. Patrzcie, YouTube. Widzę, że twoje filmiki wywołały niezłą burzę wśród miłośników wyścigów. Zdobyłeś całkiem niezłą grupkę fanów. Poszukuję kierowcy z aspiracjami, który pomoże mi w pewnym przedsięwzięciu. Jeśli zainteresuje cię moja oferta, będziesz mieć okazję uczestniczyć w serii wyścigów na niespotykaną dotąd skalę. Nie musisz decydować się już teraz. Załatwiłem ci możliwość treningu na torze Indianapolis Motor Speedway. Korzystaj z niej dowoli i rozważ moją ofertę. Odezwę się za kilka dni. Osiągnięcie. Telefon w mojej głowie. Patrick Callahan, inwestor. Mój nowy inwestor. Dzięki temu wyścigowi zyskałem inwestora i teraz będę... będę próbował wejść na szczyt. Mówiłem, że twój ostatni wyścig wzbudzi sensację? Słyszałeś o Patricku Callahanie? To właśnie z jego powodu tu jesteśmy. Chcę zorganizować światową serię wyścigów, która będzie globalnym fenomenem. A czyli WSR. Dziś jest dzień testowy. Pokaż Patrykowi, na co cię stać. No to co, ciśniemy. Zanim wciśniesz gaz do dechy, spróbuj zapoznać się z trasą. Przypadkowo zmieniłem widok. Wtedy nie ma tutaj widoku z kokpitu. Za tym lewym wirażem na nasypie czeka cię paskudny zakręt w lewo. Zjedź na prawo i wypatruj znaczników odległości. One pomogą ci ocenić, kiedy zacząć zwalniać. Zmniejsz prędkość i zacznij wypatrywać znaczników. Inaczej przestrzelisz zakręt. Dobra robota. Świetnie wyczułeś punkt hamowania. Ohoho. Dobra, pora na pit. Dobra. Nie o to chodziło. Poczekajcie chwilę. Sorry za te malutkie przecięcie. Wstałem pewną wiadomość. Musiałem ją przeczytać. Powiem tak. Mam nowy przedmiot ekipunku. Czyli kartę kolekcjonerską zapewne. No i w sumie nie kolekcjonuję. Jeszcze się nauczyć tym samochodem jeździć. Jesteś na ostatniej prostej. Pora docisnąć gaz do podłogi. Wiem, że stać cię na więcej, stary. Całe szczęście, że odpowiedni ludzie zdają sobie z tego sprawę.
Jeśli chcesz, możemy wracać do garażu albo zostać tu chwilę dłużej, żeby jeszcze trochę poćwiczyć. Gdy będziesz gotów do powrotu, daj mi znać. Dobra, przejdźmy szybko jeszcze inne okrążenie. Przed wejściem w zakręt zredukuj prędkość, a następnie pilnuj tył. I pojedziemy sobie do... Będziemy kontynuować naszą przygodę z gridem. Naszą karierę w gridzie. Oho! Niestety nie wszedłem ten zakręt. Dobra, teraz w miarę było. No, ciśniemy. To na pewno będzie lepszy czas. Tylko tutaj jest czas. Aha, tam poprawię, tylko słońce przeszkadza teraz. Uuuu, dobra, niech będzie. Ohoho, dobra. Kończymy to okrążenie i ciśniemy dalej. Najpierw nie zauważyliście. Gram na padzie. Widać chociażby po przyciskach na dole i po tym, że gram na właśnie tym na Steamie poprzez Big Picture. Okej. Więc zakończę sesję, tak? Potwierdź. Kariera. Przebity dystans. 14,5 km. What? Już? Najwyższa prędkość 257. Interesuję się wyścigami od dość dawna. Twój występ w Chicago skłonił mnie, by dać ci możliwość przejechania się po torze w Indianapolis. Mam dla ciebie propozycję. Marzy mi się coś, co nazwałem World Series Racing. Wyobraź sobie maniaków prędkości ze Stanów, mistrzów techniki z Europy i azjatyckich królów driftu uczestniczących razem w zawodach. Nagrodą jest tytuł najlepszego kierowcy świata. Potrzebny nam jednak impuls, ktoś, kto będzie gwiazdą. Na tym polega twoja rola. Weźmiesz udział w wyścigach przeciwko kierowcom z najlepszych klubów w Stanach. Gdy już uda nam się przekonać kluby, podpisać umowy z ich kierowcami i zdobyć ich fanów, wówczas zorganizujemy własne zawody. Więc pan Callahan chce stworzyć własne zawody. Ciekawie, dobra. Teraz to będzie problematyczne. Okej, już wszystko zrobiłem, co się dało. I tak wygląda nasz garaż. Tutaj mam swojego Fordzika. Tam mam różne jakieś, jak widać, narzędzia. To są oczywiście opcje. I oczywiście komputerek, w którym to właśnie robimy różnego rodzaju zawody. Więc wybieramy sobie karierę i wyścigi New Union. Otóż ja za pomocą bumperów z tyłu przybliżam sobie i oddalam. Podobnie w sumie jak w Dircie Trójce. W sumie Dirt i Grid są od tych samych producentów. Podczas wyścigów twoim celem jest przekroczyć metę, nim zrobią to konkurenci. Musisz dać z siebie wszystko, by wyprzedzić rywali i zdobyć miejsce na podium. No więc dlatego właśnie porównanie tutaj tych gier jest adekwatne jak najbardziej. Gry są do siebie podobne, choć jak wiadomo, tutaj bardziej mamy uliczne wyścigi, a tam bardziej wyścigi rajdowe. To jest główna różnica, ale jest bardzo dużo podobnych aspektów, jak na przykład właśnie to przybliżanie w menu w różnych tam opcjach, czy też retrospekcja, która także była w Dircie 3. Dobra, chodźmy już na te wyścigi. Koniec pierdzielenia. Wybieramy naszego Forda. No właśnie, dlaczego nie ma wyboru na początku samochodu? Chciałbym jakiś inny samochód niż ten Ford. Chciałbym jakiegoś, nie wiem, Nissana Sylwię 200 SX.
cokolwiek innego. Unikaj skał, kęp traw i przydrożnych rowów. Mogą one spowodować poważny wypadek. Widzę dziś sporo fanów Cartera. Spróbuj mu ich odebrać. O, jakbym mógł wybrać jakiś muscle car, to jeden z najlepszych amerykańskich klubów. To właśnie byłby ten do sprzedania. O. Nie wiem, czemu mam takie lekkie wścinki za jakiś czas. Myślę, że to nie są one spowodowane grą. No coś mi zmulał ogólny komputer, tak jak mi mocno kombinuli. Będę musiał się pobawić z przynim. O, tego zmula. A, rozbiłem się, a jednak nie. Dobra. Wiem, że ustawiłem sobie poziom trudny i... No, jest jednak trudno. Tutaj już wymagana jest retrospekcja. Dobra robota, jesteś w pierwszej trójce. A muszę być w jedynce, że tak powiem. Bro, te słońce. Lubię takie pierdoły. O. Dobra, Harrisona wyprzedziłem, jeszcze tego gościa przede mną muszę wyprzedzić. Siedzę mu na dupie. Z zakrętem już jest. Dobra, lekko w niego przywaliłem, ale wyprzedziłem go przedmiotem. I bam! Pierwszy. Pięknie. Minuta 30. Okej. Okay. Jeden wyścig i jedna wygrana. Pat będzie pod wrażeniem. O, mam najlepszy czas. Yeah! Widzieliście to? Ze wszystkich moich znajomych. Fani z 3,5 wzrasta do całych 6 tysięcy. Yeah! O! Wiedziałem, że się spiszesz. Dzięki tobie zwróciliśmy uwagę kolejnego klubu, Trans America Pacers. By stanąć z nimi do wyścigu, potrzebny ci japoński wóz. Załatwiłem ci dwa do wyboru. Więc mamy do wyboru Fair Lady Z wersją STT i Sylwie Specker Aero. A cóż, ten Nissan jest fajny. Podoba mi się, powiem szczerze, ale nie tak jak Sylwia. Sylwia jest o wiele według mnie ładniejsza. Osiąga mi różnią się lekko, chociażby prędkość tego Fair Lady jest większa, ale za to mamy tutaj przyspieszenie lekko większe, więc ja osobiście z wyglądu wolę tego Nissana. Tak naprawdę no, udać się na jazdę dokładnie. W ten sposób przetestujesz jego osiągi, nim weźmiesz udział w wyścigu. Nie, dzięki. Umożliwiają ci dotarcie do szerszej publiczności. Za każdym razem, gdy na twoim aucie umieszczona zostanie reklama, sponsor wyznaczy ci zadanie. Jeśli je wykonasz, grono twych fanów znacznie się poszerzy. Co tu wybrać? Jako pierwszy wybiorę koni. Bardzo lubię tą firmę. Jako drugą... Średnio znam większość z nich. Torad kojarzę. Simpson nie. Speedline. No, Fear kojarzę, ale ich logo mi się średnio podoba. Dobra, jeszcze jeden. To wezmę Tora, bo także go kojarzę. O, mogę wybrać barwy gracza. Świetnie, wzór. I słuchajcie, oh yeah. Uwielbiam takie pierdoły. O, właśnie. Takie coś jest. To jest to. Więc tak. To jest pasek na górze, ta.
Tu mamy takie coś, mamy takie coś, mamy takie, takie, takie i owakie pierdoły. Zaraz wybiorę sobie coś ciekawego. O, to jest ciekawe. Ile tego jest? Dobra, poczekajcie, wiecie co? Szybko sobie zmienię kolor. Albo, może już zakończę ten odcinek, bo trwa już trochę. I, otóż to nie będzie koniec. Jeszcze pokażę wam parę gameplayów z singla. Na pewno pokażę wam gameplay z multi. A potem zobaczymy. Dobra, to komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewowaty guzik. Oceńcie tą grę na moim kanale. Do zobaczenia. Do następnego. Siema.